Dodawanie certyfikatu rozpoczynamy od kliknięcia w przycisk Moja teczka. Wyszukujemy przycisk Dane podstawowe znajdujący się po lewej stronie i uzupełniamy kartę Dane podstawowe pracownika w module B, wprowadzając przygotowane wcześniej numery certyfikatów ukończonych szkoleń z narzędzi diagnostycznych. Wybieramy stanowisko specjalisty i ewentualnie stanowisko pracownika administracji. Przyciskamy Zapisz. Możemy zamknąć zakładkę Moja teczka. Zapraszamy do obejrzenia kolejnych filmów prezentujących pracę z programem COMCOD.